Dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu programu Zdrowo Poinformowanie z moim gościem porozmawiam o diecie matki karmiącej. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Obalimy kilka mitów i powielimy kilka faktów w tym temacie. Wraz ze mną jest Natalia Padzik, dietetyczka. Dzień dobry. Cześć. Bardzo mi miło. Zacznijmy od tego w ogóle, czym jest okres laktacji dla organizmu kobiety? Okres laktacji to przede wszystkim jest naturalny okres dla kobiety, ponieważ ze związku z wydzielaną prolaktyną i oksytocyną, z tymi hormonami, stymulowany jest wydział właśnie pokarmu. Okres laktacji jest bardzo kluczowy dla żywienia niemowląt, ponieważ wspiera prawidłowy i zdrowy ich rozwój. Zaczyna on się zaraz po porodzie i zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Bo zdarzają się też mamy, które karmią dzieci do 4 czy do 5 lat, bo mówi się, że to faktycznie, że nie ma nic lepszego dla dziecka niż mleko matki. Tak, tylko że warto tutaj zaznaczyć, że mleko matki jest wystarczające tylko i wyłącznie do 6 miesiąca życia. Po tym okresie należy już wprowadzać produkty stałe. Czyli rozszerzamy dietę. Tak, rozszerzamy dietę, żeby zapewnić zapotrzebowanie na składniki wraz z rosnącym organizmem. Jeżeli chodzi o matkę karmiącą, która karmi od początku, jakich składników i minerałów powinna dostarczyć do organizmu? Dieta matki karmiącej tak naprawdę powinna dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Jednak warto zwrócić szczególną uwagę na te składniki, których ilość jest bezpośrednio związana ze spożyciem przez matkę. I są to witamina A, witamina B6, witamina B12, selen i jod oraz witamina D. Jednak ona jest takim wyjątkiem, gdyż w okresie laktacji zapotrzebowanie na witaminę D u kobiet znacząco wzrasta, jednak jej ilość nie jest wystarczająco, przenika do pokarmu, więc nie rozwiązuje tutaj suplementacja matki, nie rozwiązuje problemu zapotrzebowania na tą witaminę niemowlęcia. I takimi składnikami, produktami, które warto włączać do diety, żeby zapewnić sobie odpowiednie zapotrzebowanie na te witaminy, to na pewno są podroby, jaja, ryby, ciemnozielone warzywa jak szpinak, brokuł, jarmuż oraz czerwone i pomarańczowe warzywa i owoce, jak truskawka chociażby, czy papryka, pomidor, marchew. Buraki. Też. Też są pewnie dodatkowym źródłem żelaza. Tak, dokładnie, tego niehemowego, dlatego tutaj warto też pamiętać, że kiedy spożywamy źródło żelaza roślinnego, to warto dbać o połączenie z witaminą C, żeby się on lepiej przyswajał. Lepiej wchłaniał. Ale i tak warto je mieć w swojej diecie. A czego absolutnie powinna unikać matka karmiąca w swojej diecie? Są w ogóle takie produkty? Jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to nie do końca, bo ona tak naprawdę powinna jeść wszystko. Jednak szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na takie produkty jak leki, które z mlekiem matki przenikają do pokarmu. Alkohol, który w pokarmie utrzymuje się kilka godzin, już jego niewielkie ilości mogą być przeniesione do organizmu dziecka, a co za tym idzie, mogą wpłynąć na negatywnie na rozwój dziecka. Palenie papierosów też jest zabronione, gdyż związki, które są w dymie tytoniowym, na pewno przenikają do tego pokarmu. I udowodnione też jest naukowo, że dzieci mam palących częściej chorują na jakieś problemy układu oddechowego. No i też ilość pokarmu podczas palenia znacznie się zmniejsza, ponieważ dobowo kobieta, która pali, będzie produkowała około 250-300 mg pokarmu na dobę mniej. Więc będzie karmiła z automatu krócej, no a wiadomo, że pokarm matki jest najcenniejszy. Dokładnie tak. Czyli jak powinna wyglądać zbilansowana dieta matki karmiącej, żeby niczego nie zabrakło, ale też żeby czegoś nie było za dużo, bo jak mamy coś w nadmiarze, to nie znaczy, że to jest niekoniecznie dobre. No przede wszystkim na pewno powinna ona się opierać na takich filarach zdrowego, racjonalnego odżywiania. Czyli w diecie powinniśmy dbać o białko, którego źródłem są właśnie ryby, jaja, drób, chude mięso, jogurty, kefiry.
W diecie powinny występować pełnoziarniste produkty zbożowe zamiast tych z pszennej, oczyszczonej mąki, ponieważ są o wiele bardziej wartościowe. W diecie powinno znajdować się też różne kasze, które też są bardzo wartościowe. Warzywa i owoce przede wszystkim na pewno powinny stanowić takie centrum naszego zainteresowania na naszym talerzu, bo są one źródłem składników mineralnych, błonnika, witamin. Czyli samo dobro powinno się znaleźć na naszym talerzu. Tak, dokładnie. Warto też dbać o, pamiętać o nawodnieniu. Najlepiej, żeby była to woda źródlana i żeby wypijać około tych 2 litrów wody dziennie. Dziennie. A co z alergenami w naszej diecie? Mam na myśli tutaj orzechy, czy truskawki, mandarynki, pomarańcze. No to na pewno czy nie... Czy mleko krowie, bo... No to na pewno nie eliminujmy tych produktów. Owszem, kiedyś krążył taki mit i myślę, że do tej pory jest on dosyć często w społeczeństwie powielany, że kobieta powinna unikać tych alergenów, żeby uniknąć alergii pokarmowej u dziecka. No niestety nie jest to prawdą, nie ma na to potwierdzonych badań naukowych i tylko wtedy stosujemy dietę eliminacyjną, jeżeli faktycznie już jest potwierdzona jakaś alergia pokarmowa lub też mama na nią cierpi. Dlatego im więcej produktów mama będzie jadła, tym lepiej potem w trakcie rozszerzenia diety dziecko będzie chętniej spożywało te nowe produkty, bo mleko przybiera smak tego, co matka je. Tego, co matka je. A jak bardzo powinna być kaloryczna dieta matki? W pierwszym półroczu kaloryczność diety matki powinna być zwiększona o 500 kilokalorii, a w następnym o 400, czyli średnio taka matka powinna spożywać od 2600 do 2900 kilokalorii, jednak jest to bardzo indywidualna kwestia, ponieważ zależy od wzrostu, wieku, wagi czy też aktywności fizycznej. I na koniec, Natalia, podsumowując i analizując to wszystko, o czym tutaj rozmawiałyśmy, dieta matki karmiącej to fakt czy mit? Myślę, że poniekąd jest to fakt, ponieważ odżywianie w tym okresie jest bardzo istotne, wpływa właśnie na ten rozwój dziecka. Jednak nie jest ona niczym skomplikowanym i strasznym, ponieważ opiera się właśnie na tych podstawowych filarach zdrowego odżywiania. Dlatego po prostu dbajmy o siebie w tym okresie i cieszmy się tym pięknym okresem, jaki mamy. Jaki mamy, jaka powstaje więź w tym czasie między matką a dzieckiem, czyli po prostu zdrowy rozsądek. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście widzimy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia.